żaden przedszkolak nie może. Nie może nosić nie swojego dziecka na rękach dłuższy czas. Może na chwilę wziąć dziecko na ręce, żeby je przenieść, tak, albo włożyć do wózka. Nie może także przytulać dzieci nie swoich, ma zakaz. Także nie może postelkarz czego nosić nie swojego dziecka w kalebach. Ponieważ każdy postelkarz ma zakaz całkowity pod groźbą utraty nie tylko dziecka, ale także jednego. Tego, że dalej będzie mógł się jakimkolwiek dzieckiem opiekować. Często tak jest. Szczególnie gdy na przykład przez jakiś czas postelkarz powtarza te zachowania wobec dziecka, gdzie na przykład ktoś zwraca postelkarze uwagę o to, że nie może tego robić. Ale postelkarz dalej to robi wobec czyjegoś dziecka. Zostawia się tego postelkarza i tylko obserwuje, czy postelkarz trzyma dłuższy czas dziecko czyjeś na rękach, czy postelkarz nie nosi czyjegoś dziecka na po prostu w karetbagu. Szczególnie na przykład także wiedzą, że mogą mieć podejrzenia na przykład co do legalności sprawy założonej danej osobie. I temu, czy dziecko nie zostało wytypowane przez jakiegoś pracownika socjalnego, żeby pomóc jakiejś kobiecie, która nie ma dziecka, nie może na przykład mieć, albo nie ma swoich, do tego, aby zabrać innej kobiecie dziecko i dać postelkarę. Wtedy to sędziowie tutaj w UK wiedzą o jednym, że takie zachowania z tym postelkarę i przeginanie pracownika socjalnego są czymś typowym atakiem na rodzica. I taka sprawa w sądzie, z tego co wiem, właśnie przez takie działania może zostać natychmiast rozwiązana. Ze względu na punkt 9. Szczególnie gdy ma to dłuższy czas u tego samego postekarza. Takie zachowania. Raz na takie zachowanie postekarza ktoś się przygląda. Drugi raz ktoś robi zdjęcia. A nie daj, żebyś to takie zdjęcia do sądu. Czy filmiki widzą takiego postekarza, który się tak zachowuje wobec czyjegoś dziecka. Wiedzą, że to nie dziecko osoby, tylko dziecko innej kobiety. Taki postekarz wtedy może zostać całkowicie odsunięty od dzieci, jakichkolwiek, z tego co wiem, jeżeli chodzi o opiekę nad czyimiś dziećmi. Nad czyimiś dziećmi. Wtedy już taka praca traci całkowicie bycie postekarz za takie coś. Ja o tym wiem. Ja o tym wiem, że żaden postekarz nie może w ten sposób się zachować. Bo jak tak robi, to wystarczy takiemu postelkarze zrobić parę zdjęć, wysłać do sądu i sędziowie już wtedy wiedzą, że taki postelkarze został na przykład wytypowany na przyszłą mamusię dziecka przez jakieś tam osoby. Nie zawsze taka osoba jest świadoma, bo na przykład to jest ktoś z czyjejś rodziny, młoda osoba albo osoba niedoświadczona, która na przykład została wytypowana przez kogoś ze swojej rodziny na być przyszłą mamusią dla takiego dziecka, a matka została oczerniona przez pracownika socjalnego albo kogoś z rodziny takiego postekarza. I takie działania, na przykład ze strony postekarza, sugerują wtedy całkowitą nielegalność sprawy prowadzonej i działania ataku na matkę. Ja dobrze o tym wiem. Dlatego nie mają tak zapewnione przepisy angielskie dotyczące ochrony dzieci, Child Protection Act. Także przepisy dotyczące postelkarza i przepisy dotyczące rodziców, czyli Child Protection Act.